witam po przerwie w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania. Kolejnym tematem będą tematy związane z wodą, z pięknymi akwenami, których mamy pełno w Szczecinie. Woda zawsze nam jest bliska i w tym temacie dużo się dzieje. W związku z tym moimi gośćmi, ostatnimi już w dzisiejszym programie, są kapitan Jerzy Kaczor, witam serdecznie, oraz kapitan Krzysztof Krygier, witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie tak naprawdę o ciekawej akcji, akcja Stop Falowaniu. Dotyczy ona bezpieczeństwa, głównie w obszarze Jeziora Dąbskiego. Dobrze mówię? Nic tak, nie przekłamałam. Więc może zacznijmy od tego, skąd pomysł na taką akcję, dlaczego ta akcja w ogóle ma miejsce? Znaczy, no, pomysł wywodzi się z tego, że jako żeglarze już znamy problem, szczególnie jeśli chodzi o falowanie w rejonie marin południowej, szczególnie części Jeziora Dąbskiego. Może powiedzmy, przepraszam, że tak przerwę, co to znaczy falowanie, bo ja nie wiem, czy każdy widz wie, o co chodzi. Falowanie, czyli wytwarzanie fali, każda jednostka pływająca, która porusza się po wodzie, wytwarza falę. Tak. W zależności od tego, od wielkości tej jednostki, od prędkości przesuwania się tej jednostki po wodzie, ta fala może być większa albo mniejsza. Duża fala, no, stwarza zagrożenie, szczególnie właśnie w rejonie marin, gdzie stoją jachty. Cumują jachty, są często na tych jachtach załogi, często są dzieci i no, nieodpowiedzialne zachowanie, czyli za szybkie poruszanie się w rejonie marin, w rejonie kanału Dąbska-Struga, z którego wychodzi się praktycznie koło największych marin zlokalizowanych u nas na Jeziorze Dąbie, no, powoduje często też uszkodzenie jachtu, czy znamy przypadek kapitana, który poparzył się nalewając wodę z czajnika, no tak. Do szklanki zalewając herbatę, w tym czasie przepłynął jakiś jacht, zrobił bardzo dużą falę i ta osoba się poparzyła w momencie no, nalewania. No właśnie, bo nam się wydaje, że to jest takie przyjemne, że pływamy sobie po wodzie, a tu jednak pewnego rodzaju zagrożenia też mamy. Bardzo by się wydawało prozaiczne, bo to nie jest tak jak na drodze akurat o tych zagrożeniach, które mówimy, że jest jakaś tam prędkość i się zderzamy, bo to troszeczkę innego rodzaju ruch, myślę. Ale jednak zagrożenia są. I w jaki sposób można im przeciwdziałać? Znaczy właśnie myślę, że głównym powodem takich zachowań żeglarzy czy wodniaków jest to, że nie ma chyba w tej chwili za dużo edukacji na ten temat. Rozmawiałem z żeglarzami, którzy niedawno kursy żeglarskie ukończyli i z tego, co mi przekazano, nie ma w tej chwili takiego przedmiotu jak etykieta żeglarska, gdzie kiedyś jakby w tym przedmiocie by były zawarte też zachowania żeglarzy w ogóle w portach, ale również zasady poruszania się jachtów i no, każdy z żeglarzy, który przeszedł szkolenia jeszcze za dawnych czasów, gdzie one były kompleksowe i bardzo rozbudowane, no wie, że w rejonie Mamariny nie należy pływać dużymi prędkościami. Niestety w tej chwili mamy dosyć duży napływ nowych jednostek, nowych wodniaków, którzy nie zawsze znają przepisy, nie zawsze uświadamiają sobie tutaj tak naprawdę, bo to falowanie nie jest robione specjalnie, czy na złość komuś, tak? Tylko jest tutaj brak świadomości kogoś, kto płynie, że ta fala wpływa na kogoś, kto siedzi akurat na jachcie, który może być 20 metrów albo 50 metrów od tego miejsca. I stąd ta akcja. Ja chciałbym przy okazji podziękować Urzędowi Żeglugi Śródlądowej i Zarządowi Dróg Wodnych, ponieważ bardzo szybko te urzędy zadziałały. Wysłaliśmy pismo z poparciem też wszystkich praktycznie marin, które są zlokalizowane w części południowej Jeziora Dąbie i jakby obydwa urzędy bardzo szybko zadziałały i już mamy efekty. Co się udało zrobić? Rozszerzyliśmy tą strefę właśnie zakazu falowania, poprawiono oznakowanie w rejonie marin, także to jest ten pierwszy krok edukacyjny. Prowadzimy też akcję informacyjną na portalu żeglarskim, gdzie informujemy żeglarzy, że ta strefa jest rozszerzona i że prosimy serdecznie, żeby jednak wszyscy wodniacy, którzy tą trasą w prawo czy w lewo pływają, żeby zwracali uwagę jednak na te jednostki stojące w marinach. Panie Jerzy, bo tak wspominaliśmy tutaj odnośnie szkoleń. Wiem, że pan kapitan się szkoleniami zajmuje. Jak to wygląda w tej chwili? Czy faktycznie te szkolenia nie są już takie rozbudowane jak kiedyś? Teraz dużo łatwiej zostać żeglarzem? Nie wiem, czy Na pewno łatwiej zostać żeglarzem i te szkolenia są inaczej ukierunkowane. Trochę brakuje praktyki, stały się bardziej teoretyczne, bardziej poszło w kierunku umiejętności rozwiązywania testów, niestety.
ale ten aspekt bezpieczeństwa, nawet tego falowania, u nas też jest jakby podkreślany, czy zauważalny. Zawsze szkolimy, ucząc, że po porcie i akwenach przyległych poruszać się należy z najmniejszą prędkością manewrową, czyli z najmniejszą prędkością, która zapewnia sterowność łodzi. Jest to po pierwsze bezpieczeństwo innych łódek, ale też i samemu ma się wtedy czas na to, żeby na spokojnie przycumować w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby na spokojnie załodze przekazać, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. I to jest jeden aspekt. Jeszcze innym aspektem tej akcji całej zakazu falowania w pobliżu marin jest to, że my szkolimy małe dzieci. Często na jachtach typu Optymist małe dzieci na pierwszych lekcjach troszeczkę się boją zafalowania, później może nawet im tego troszeczkę brakować. Ale jest jeszcze inna rzecz, deski surfingowe, na których po to, żeby na niej popływać, to trzeba parę razy do tej wody wpaść. Tak. A efekt uboczny tego jest taki, że z wody oprócz tej płaskiej deski wystaje tylko głowa tego żeglarza w pewnej odległości od deski. I stąd konieczność zachowania ostrożności, zachowania należytej uwagi i ograniczenia prędkości przede wszystkim, zwłaszcza przez szybsze łódki czy motorówki. A poza tym dzieciom czasem nawet brakuje, jak już się nauczą pływać, tego zafalowania, tego zmagania się z żywiołem, ale to w tym celu wybieramy inną pogodę albo nawet inne akweny, tak? Po to, żeby powalczyć z falą, która może być przyjemna, która może dać przyjemne zmagania. Tak, oczywiście, spływania na pewno. Ale to najlepiej wybrać się na morze. A nasze akweny tutaj są w sensie zafalowania dosyć wymagające, to znaczy ta fala jest krótka, bo są płytkie akweny i ona bardzo szybko w sposób naturalny powstaje i nie musimy w pobliżu marin tworzyć jakichś sztucznych fal, pływać z nadmiernymi prędkościami, dlatego że tego jeziora mamy dużo, tak? Jest to czwarte w Polsce jezioro, więc jest gdzie pływać. No to na pewno. Panie Krzysztofie, bo mówiliśmy tu o swego rodzaju etykiecie, czyli mam rozumieć, że jakby nie ma jakichś konkretnych przepisów, czy nie wiem, czy tylko te znaki to jest na zasadzie, że jak jestem miły i dobrze wychowany, to przestrzegam, ale generalnie nic nie mam, nie ponoszę żadnych konsekwencji. Jak to wygląda? Znaczy są przepisy, one są w tej chwili przez Urząd Żeglugi Śródlądowej zmieniane właśnie i dostosowywane do nowych warunków. Te przepisy powstały wiele lat temu, jak jest nie było skuterów wodnych, nie było takiej masy jednostek motorowych i w tej chwili Urząd Żeglugi Śródlądowej jest w trakcie poprawiania przepisów i myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać już nowych, poprawionych. Czyli oprócz znaków będzie zmiana przepisów. Czego jeszcze byście oczekiwali jako żeglarze, co by jeszcze mogło lepiej działać na wodzie? Znaczy, w tej chwili już rozpoczęliśmy kolejną akcję, także idziemy za ciosem. Co się dzieje? Są miejsca niebezpieczne na Jeziorze Dąbskim i w tej chwili znamy przynajmniej 5 lokalizacji, gdzie są chyba nielegalne, a może i legalne wysypiska gruzu albo płyt betonowych. No właśnie, to też jest taki, z czymś metr się pod powierzchnią wody, one nie są w tej chwili oznakowane i już wysłaliśmy pisma do obydwu urzędów, również z prośbą serdeczną o to, żeby te miejsca zostały po pierwsze oznakowane. Niedawno, jakieś 3 tygodnie temu, kolejny jacht miał kolizję z taką płytą betonową i nawet z tego, co wiemy, załoga odniosła lekkie obrażenia. Należałoby te miejsca oznakować. No i ja myślę, że takim fajnym elementem byłoby w ogóle ich usunięcie dokładnie. Żeby powiększyć jeszcze ten akwen, szczególnie znamy już od wielu lat. Jest wysypisko takich płyt, podobno z budynków Leningradów, jak w tamtych czasach były budowane Leningrady. Wyrzucono mniej więcej w okolicach Orlego Przesmyku, zamykając dla żeglarzy, dla jachtów, które mają zanurzenie powyżej 1,10 m mniej więcej, zamknięto ten przesmyk do ruchu. Także czekamy w tej chwili na działanie odpowiednich urzędów, działamy dalej. A tych jachtów na pewno się pojawia już teraz coraz więcej, bo myślę, że to jest bardzo fajna aktywność spędzania wolnego czasu, szczególnie, że Szczecin ma tak przepiękne miejsca, po których można faktycznie sobie pływać, jak tylko pogoda dopisuje. I dbanie o to bezpieczeństwo jest bardzo istotne, o bezpieczeństwo, ale też myślę o finanse, bo te jednostki pływające to nie są tanie
no nie wiem, pojazdy nie powiem chyba za bardzo, no jednostki pływające, więc warto też jakby chociaż z tego tytułu zwracać na to uwagę. Chyba właśnie rozpowszechniły się dlatego, że nareszcie stać nas na to. Że jest coraz używany jacht pełnomorski, taki, którym można przez Bałtyk przepłynąć, jest w cenie używanego samochodu. W związku z tym coraz więcej ludzi sprowadza te jachty, szkoląc się przed tym, a wydaje mi się, że dobrym aspektem jakby, gdzie można jakby chociażby sprawę etyki, etykiety pokazać, to jest sprawa zapraszania tych nowych żeglarzy do wspólnych imprez, chociażby takich jak regaty. No właśnie, regaty to są też imprezy, które w sezonie, jest ich mnóstwo, w Szczecinie i nie tylko. Czy branie udziału w takich regatach, nie wiem, to trzeba mieć jakieś konkretne doświadczenie, czy do regat może się każdy żeglarz zgłosić, jak to wygląda? W tych regatach, które my organizujemy, które są organizowane w zachodniopomorskim tutaj okręgu, one mają jakby w podtekście regaty turystyczne, bo chodzi o to, żeby wszystkie jachty mogły brać udział. Owszem, jest też formuła taka, w której się ścigają, tak, które biorą udział jachty z bardzo takim mocnym zacięciem wyczynowym i jest też grupa ludzi, którzy chcą się tym zajmować, tym interesować. Stąd różne formuły przeliczeniowe, różne formuły umożliwiające rywalizację na różnych, jakby w różnych grupach i w związku z tym na różnych płaszczyznach. Tak czasem to jest właśnie ściganie się jachtów, które w normalnych warunkach się nie ścigają, a jednak ta rywalizacja jest potrzebna choćby po to, żeby właśnie integrować środowisko. Integrować i też zbierać doświadczenie, uczyć siebie nawzajem tych mniej doświadczonych przez tych bardziej doświadczonych żeglarzy, bo myślę, że taka nauka połączona z praktyką jest najlepsza, pomijając jakby samo szkolenie. Chyba, że się mylę. I takim fajnym przykładem takiej no, mocno integracyjnej i bardziej turystycznej imprezy to są etapowe regaty turystyczne, które obchodziły niedawno 50-lecie. No to już całkiem ładne urodziny. Jest to impreza, która skupia właśnie wiele też rodzin, wiele dzieci startuje. Jest bardzo fajna trasa, ponieważ trasa obejmuje dużą część zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Codziennie wyścigi są w innym miejscu. Oczywiście ci, którzy nie za bardzo są zainteresowani wyścigami, mogą sobie turystycznie między tymi portami przepływać, natomiast zapraszamy wszystkich wodniaków, żeglarzy do udziału również w tej imprezie. Tym bardziej, że nasze mariny w związku z zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim naprawdę są bardzo ładnie teraz zadbane. To, co jest potrzebne przy zatrzymywaniu się, bo pamiętam, bo akurat ten temat też poruszaliśmy, czyli te sanitariaty, czyli ten moment, gdzie można się wykąpać, można mieć prąd, wszystko jest faktycznie ładnie zagospodarowane, więc to jest naprawdę sama przyjemność teraz pływać po tych rejonach. No nasz akwen jest perełką w tej chwili, także zapraszamy wszystkich żeglarzy, chociaż też rozmawiając z naszymi kolegami żeglarzami, mówimy, że może lepiej nie zapraszać, bo jest... Bo będzie za ciasno. Właśnie będzie za ciasno, bo będzie taki tłok jak na Mazurach, także dla nas jest lepiej, jak będzie ich troszeczkę mniej. Żebyśmy tylko takie problemy mieli, że jest tłok na marinach, to ja się naprawdę będę szczerze cieszyć. Czy akcja Stop Falowaniu to jest akcja, która trwa przez cały czas, czy to jest tylko jakiś taki... Rozpoczęliśmy ją nagłaśniając temat, ponieważ temat był znany, uprawiam żeglarstwo już od 20 kilku albo od 30 lat. Temat był od zawsze, wszyscy mówili, że nic z tym nie da rady zrobić, że wszyscy będą pływali jak chcą. Jakby poprzez fundację saliportal.pl stwierdziliśmy, że może w końcu czas jednak się tym tematem zająć. Się okazało, że w 3 tygodnie praktycznie można było bardzo dużo zrobić, bo już dużo zostało zrobione. Planujemy jeszcze akcje edukacyjne, chcemy wydrukować ulotki informacyjne, jakiś drobny prezent w formie na przykład breloczka pływającego do kluczy dla żeglarzy. I zrobić akcje po wszystkich przystaniach, gdzie na każdym jachcie stojących w tych marinach chcemy zostawić taką informację właśnie przekazującą o tym, żeby każdy ze skipperów, z żeglarzy był dżentelmenem po pierwsze na wodzie, żeby to bezpieczeństwo zwiększać i poinformujemy też, że ten akwen z wyłączeniem falowania został powiększony, bo nie wszyscy zauważają jeszcze znaki. Chociaż powiem Ci ciekawostkę, wczoraj widziałem jeden z jachtów, który wielokrotnie
porusza się na tym szlaku i poruszał się wcześniej bardzo dużymi prędkościami. Wczoraj powiem, że płynął tak małą prędkością, że stwierdziłem, że chyba mógłby jednak trochę szybciej, bo już aż tak wolno płynął. Także prawdopodobnie wynik akcji. Ale to bardzo dobrze, jak już widać efekty, nie tylko w postaci znaków, ale w postaci tego, zachowania żeglarzy. Tak, że żeglarze na to reagują, także tylko się cieszyć. I dziękujemy serdecznie wszystkim żeglarzom, że zaczynają się stosować i myśleć też o innych, którzy są na wodzie. No bo później myślę, że to się też odwraca do nich, zresztą jak zawsze to w życiu bywa. Oni też gdzieś cumują i ktoś im robi falę, w związku z tym działa to w dwie strony. W obie strony, dokładnie. Dziękuję panom bardzo serdecznie za rozmowę i życzę sukcesów w dalszych działaniach z akcji Stop Falowaniu. Moimi gośćmi byli kapitan Jerzy Kaczor oraz kapitan Krzysztof Krygier, a ja Państwu bardzo dziękuję za spędzony czas ze mną. Zapraszam na kolejne wydanie Galaktyka Pomerania. Do zobaczenia.